Ostatnio w Polsce rozpoczął się sezon maturalny. Egzamin ten ma sprawdzić wiedzę uczniów w bardzo podstawowym zakresie, więc postanowiłem, że i ja dzisiaj sprawdzę swoją wiedzę. A będzie to wiedza geograficzna. Nie powiem, coś nieco się znam w temacie, tak więc myślę, że sobie z tymi quizami poradzę. Mamy na dzisiaj przygotowane 5 quizów, a ich poziom trudności będzie wzrastał z każdym kolejnym. Na ekranie widzicie 5 ostatnich subów i jeżeli chcecie się tu pojawić, zasubskrybujcie kanał. A tymczasem zaczynajmy. Synchronizacja. Znajdujemy się na stronie jetpunk.com, a dzisiejszym rozgrzewkowym quizem będą stolice polskich województw. Taka totalna bułka z masłem na rozgrzewkę. No to co, zaczynamy, wpisujemy. Okej, okay. No to zaczynamy od Warszawy oczywiście, Warszawa. Potem Wrocław, Kraków w Małopolskim, Szczecin, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz. Tutaj mamy oczywiście dwa miasta wojewódzkie. Poznań, tutaj Zielona Góra, Opole, Katowice, Kielce, Łódź, Rzeszów, w Lubelskim mamy Lublin, Białystok, Olsztyn i to tyle? A nie, jeszcze jednego brakuje, no tak. Jezus, wypadło mi z głowy. Jeden to był Gorzów Wielkopolski. No i super, mamy komplet punktów, chociaż przyznaję, to ostatnie nieco wypadło mi z głowy. Pozdrawiam Gorzów Wielkopolski. No dobrze, minuta 46, 18 na 18, lecimy dalej. A następnym naszym quizem będą państwa Europy. Tak, tak jak mówiłem, poziom powoli wzrasta, ale i to powinna być błahostka. Dobra, zaczynajmy w takim razie, zaczynamy quiz. Zaczynamy od Polski, Niemiec, od naszych sąsiadów przede wszystkim. To jest chyba najłatwiejsza droga, żeby rozwiązać taki quiz. Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia. Mieć tutaj poniżej tych 40 punktów to naprawdę trzeba się, myślę, postarać. Holandia, Belgia, Francja, Liechtenstein, Luksemburg, Włochy, Watykan. Watykan jest w ogóle najmniejszym państwem na świecie. Nie wiem, czy wiedzieliście. Bułgaria, Rumunia. A tutaj jeszcze u góry, na północy. Norwegia, Szwecja, zapomniałem o północy, Finlandia, Dania. Dobra, tutaj mamy komplet, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Hiszpania. Piszemy najpierw te najbardziej oczywiste, a później będziemy ewentualnie myśleć. Portugalia, Szwajcaria, Austria oczywiście, Węgry. Czy da się tutaj tą mapkę... O, da się przybliżyć, super. Teraz mamy tak, cała Jugosławia była, Serbia, Bośnia. Okej, wpisało już samo. Albania. Następnie mamy Andorę, Monte Carlo. Nie, Andora, nie Monte Carlo. Monte Carlo jest Monako. Do tego mamy Maltę. Grecja oczywiście. Te dwa małe pypki zawsze sprawiają mi problem, te ostatnie. Cholera. Tymi ostatnimi będą na C. Co może być jeszcze na C? Chorwacja już była. Czarnogóra. Jeszcze jedno zostało. Mołdawia już jest. Kurczę, pieczone. Macedonia? Macedonia, super. I w tym quizie po raz kolejny mamy 100%. Największy problem sprawiły mi te dwa ostatnie w sumie, te, o których nie wiem, ja najmniej w sumie słyszałem o nich. Nigdy nie byłem w Czarnogórze czy w Macedonii, tak więc pewnie dlatego mi to sprawiło problem. No dobra, lecimy dalej i zostajemy dalej w temacie Europy, bo teraz będziemy zgadywali flagi. Flagi Europy. No i tutaj myślę, że pójdzie moim zdaniem łatwiej niż mapa. Oczywiście Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Francja. Tutaj robimy taki mały speedrunik. Hiszpania, Grecja. Tutaj na razie idzie, myślę, że z górki. Dobra, to na razie pominę. Tego to nie znam. Dania, Rosja, Irlandia, Holandia, Luksemburg. Tutaj mamy Węgry, Albania, Włochy, Monako. Tak jak mówiłem, na razie flagi są jak dla mnie łatwiejsze. To będzie Macedonia. Tak jest. Ukraina. No, największy problem sprawiają mi niestety te małe flagi. Flagi małych państw. Tutaj mamy Belgię. Serio? Tutaj oczywiście Czechy. Chorwacja. Oj, tutaj mam małe zacięcie, że tak powiem. Tutaj będzie Słowenia. Estonia. Rumunia. Białoruś oczywiście. Oj, zostało 9 flag aż. Kurczę, pieczone. Szkoda, że tutaj nie ma
Nie ma całej listy państw, które już wpisaliśmy. Byłoby na pewno to łatwiejsze. Okej, jednak powiedziałem zbytnio hop do przodu. Myślałem, że flagi pójdą łatwiej, zdecydowanie, niż mapa. No dobra, poddaję się w takim razie. Niestety moja pamięć wzrokowa nie zakojarzyła tych flag z tymi państwami. Myślałem, że to pójdzie serio łatwiej, ale i tak mamy nadal 80%, tak więc myślę, że to jest całkiem dobry wynik jak na flagi Europy. Okej, tu nie wiedziałem Malty, San Marino, no tak. Serbia, Liechtenstein, Litwa, Czarnogóra. No czyli w zasadzie te najmniejsze, o których najmniej chyba słyszałem. Ale nic, idziemy z tym dobrym, myślę, że dobrym wynikiem dalej, do kolejnego quizu, który będzie chyba dzisiejszą perełką, najtrudniejszą perełką. Bo przechodzimy do, uwaga, uwaga, wszystkich powiatów w Polsce. Tak, mamy quiz ze wszystkimi powiatami w Polsce. To będzie quiz, nad którym chyba spędzę dzisiaj najwięcej czasu, ale spokojnie, wy to zobaczycie w bardzo kompleksowej formie. No dobra, no to zaczynamy w takim razie, zacznij quiz. Mamy aż 30 minut na jego rozwiązanie. Nie sądzę, że pójdzie mi szybciej. No ale dobra, wszystkie powiaty. A, tutaj mamy tabelkę jeszcze. Miasta są jako osobne, więc myślę, że można by zacząć od tych miast faktycznie. Wrocław, Warszawa, tak jest, Opole, Kraków, Katowice, Kielce, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Od razu wpiszę tutaj wszystkie trzy z Trójmiasta. No dobra, to lecimy teraz z powiatami. Miasta pewnie jeszcze mi się przypomną, tak więc na spokojnie. A, jeszcze mamy Częstochowę, Wrocławski, Opolski. Minęły 3 minuty, ja mam 35 powiatów, tak więc to jest dopiero niecałe 10%. Powiat brzeski, Małopolski, o, okej. Okay. Czyli i w Opolskim, i w Małopolskim mamy brzeski, okej, okay, nie wiedziałem. Skupiłbym się jeszcze na razie na miastach, których tutaj nie mam. Małopolskie, Tarnów, jest Tarnów, okej. Okay. Radzyński, pozdrawiam panu Francza. Myślę, że będzie dobrze, jak zrobię chociażby setkę. Słubicki, lecimy jeszcze z granicami może teraz jakoś. Wałbrzyski. Staram się wypełnić chociaż jedno województwo, żeby mieć chociaż w jednym komplet. I padło na Opolskie, bo ma wbrew pozorom chyba najmniej powiatów. Prośmy do tego Śląska jeszcze na razie. Mysłowice, Kielecki, znaczy, no tak, makes sense, Sandomierski, Tarnowski. Kurczę pieczone, czujcie, że przerwało mi nagrywanie właśnie. Dobra, to małe streszczenie tego, co się wydarzyło do końca. Zgadłem jeszcze tylko kilka w zasadzie powiatów. Mysłowski. Namysłowski, okej. Okay. Jeszcze jeden, żeby chociaż to Opolskie wypełnić. To mi nie da spokoju, jak tego nie znajdę teraz. Może jakiś Oleski w sumie. Tak, mamy Opolskie województwo wypełnione. To już jest mały sukces. No i w sumie tyle. Poddałem się, bo nie chciałem już siedzieć, powiedzmy, na siłę. No nie, no dobra. Wbiłem tą setkę. Myślę, że więcej nie mam co próbować. No i mamy nowy poziom. I niestety wynik to tylko 100 na 380. Opolskie mamy całe dobrze. To jest chyba jedyny dzisiejszy sukces. Jastrzębie, Zdrój, Siemianowice Śląskie. Nie wpisałem Siemianowic. Myślałem, że wpisałem. Co w tej Warszawie było? Nowodworski, Legionowski. Okej, czyli miasta, które wpisywałem, tylko były jako powiaty po prostu, a nie miasta powiaty. No dobra, za jakiś czas spróbuję zrobić ten quiz jeszcze raz, bo czuć w tym potencjał. Da się to na pewno zrobić lepiej. Nie wiem, zawiedziony jestem trochę wynikiem swoim dzisiejszym. No ale i tak bywa. No i czuję taki giga niedosyt, bo teraz patrząc na odpowiedzi wydawało się to oczywiste. Ale stwierdziłem, że jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład za pół roku albo za rok, jak dokształcę się trochę w temacie i podejmę jeszcze jedną próbę takiego rozwiązania quizu ze wszystkimi powiatami, to dajcie koniecznie znać. To przekminimy, coś się skombinuje. Ale serio, taki niedosyt czuję, no. Wiem, że jestem w stanie to lepiej zrobić, ale nie wiem, jakaś chwilowa pustka w głowie. No ale dobra, na zakończenie mamy jeszcze jeden quiz i jest to w zasadzie taki sprincior. Sprincior z tabliczką mnożenia. Tabliczka mnożenia 12 na 12, tak więc zobaczmy, jak mi pójdzie. W poprzedniej próbie, bo już to wcześniej niestety robiłem i mi się nie nagrało, zajęło mi to minutę 19, tak więc spróbuję pobić ten czas. Myślę, że jest to na luzie do zrobienia. Bo tutaj, z tego co wiem, to quiz daje nam 2 minuty. Ja to na luzie zrobię minutę, tak więc 3, 2, 1, zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz mamy tak. 15, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 108, 120, ok. 64, 60, kurczę pieczone, 63, 81, 35, 32, 49, 25. Minuta 3. Aj, kurczę pieczone, jakbym pisał trochę szybciej. Ale dobra, mamy 100%. Połowa czasu zaledwie zużyta, tak więc całkiem dobry wynik. Ale wiem, że dałoby się to też napisać szybciej. Kurczę, czuję niedosyt po tym odcinku, naprawdę. Chyba będzie jeszcze jedna próba do niego, ale to tak myślę, że za jakiś czas. Na spokojnie. No i dobra, jeżeli chcielibyście faktycznie zobaczyć moją rywalizację z tym quizem w przyszłości, to dajcie znać w komentarzu, coś się wymyśli. Tymczasem ja idę się dokształcać dalej z powiatów. Zostawcie koniecznie jakiegoś lajka i komentarz dla zasięgu, będę bardzo wdzięczny. I do następnego!